Jesteśmy uczniami technikum o profilu mechanizacja rolnictwa w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sokołowie Podlaskim. Celem naszego projektu było skonstruowanie mini stacji energetycznej, łączącej w sobie różne metody pozyskiwania energii, wykorzystując jednocześnie wodę, wiatr i słońce. Nasza stacja ma za zadanie produkować prąd w zależności od aktualnych warunków pogodowych. Projekt w kolejnym etapie rozbudowaliśmy o model elektrowni szczytowo-pompowej oraz moduły wysokich napięć. Wszystkie potrzebne elementy wymodelowaliśmy przy użyciu programu Tinkercad oraz FreeCAD. Łącznie stworzyliśmy ponad 50 modeli. Poza elementami drukowanymi do działania naszej stacji potrzebowaliśmy 5 mini prądnic, 4 panele słoneczne, 3 wskaźniki wysterowania do prądu, generator Van den Graaffa, 4 świetlówki, 2 akumulatory litowo-jonowe oraz 30 metrów przewodów elektrycznych. Elementy konstrukcyjne naszej stacji drukowaliśmy na drukarce Zotrax M200 oraz Ender 3V3 KE. Używaliśmy filamentu, który otrzymaliśmy od organizatora konkursu. Do naszego projektu przygotowaliśmy 4 turbiny wiatrowe. Wysokość podstawy wiatraka to 50 cm. Każdy wiatrak składa się z fundamentu, trzyczęściowej wieży, turbiny, wewnątrz której znajduje się prądnica, pokrywki, piasty oraz 3 łopat. Do wytworzenia energii pochodzącej z wody potrzebowaliśmy dużego zbiornika zbierającego deszcz oraz koła wodnego generującego prąd. Nasz zbiornik ma wysokość 30 cm i składa się z czteroczęściowej misy, którą sklejaliśmy w jedną całość, ramy oraz podstaw. Pod misą znajduje się rynienka, która transportuje wodę bezpośrednio do koła wodnego. Samo koło przygotowaliśmy z 4 elementów. Woda, która spada na koło, wprawia je w ruch, przekształcając tym samym energię wodną na energię mechaniczną. Prądnica zamontowana została z boku koła wodnego. Pod kołem natomiast znajduje się kratka, a pod nią w ziemi jest zbiornik, w którym zbiera się woda. W elektrowni szczytowo-pompowej zamienia się energię elektryczną na energię potencjalną grawitacji poprzez wypompowanie wody ze zbiornika dolnego do górnego. W okresie nadwyżki produkcji nad zapotrzebowaniem na energię elektryczną, np. w nocy, a następnie w godzinach szczytu następuje odwrócenie procesu. Do gotowych paneli solarnych przygotowaliśmy obudowę składającą się z 2 elementów, które ze sobą skleiliśmy. Zadaniem modułu jest przechwytywanie energii pochodzącej z wyładowań atmosferycznych, gromadzenie w kondensatorach, rozładowywanie w bloku rozładowczym oraz przechowywanie w magazynie energii. Dodatkowym elementem jest podstacja chłodzenia nadprzewodnikowego, która dostarcza czynnika chłodzącego do przewodów nadprzewodzących. W środku modułu umieszczono generator Van den Graaffa, który wytwarza wyładowania elektryczne. Wybór technologii druku 3D, w której wykonaliśmy nasz model stacji multienergetycznej, może być inspiracją do konstruowania zintegrowanych źródeł energii w przyszłości.